Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Bartosz Salamon uzyskał pozytywny wynik kontroli antydopingowej. Badanie próbki moczu zawodnika po meczu ze szwedzką drużyną w ramach rozgrywek Ligi Konferencji wykazało obecność chlortalidonu, substancji, która nie podnosi wydajności fizycznej, ale może ukrywać zażywanie innych anabolików. Salamonowi realnie grożą dwa lata zawieszenia, ale wciąż pozostaje możliwość przebadania moczu próbki B. Międzynarodowa Federacja Szermiercza nakazała polskiemu związkowi wpuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców na Puchar Świata w Poznaniu. W związku z tym Polska wycofała się z organizacji turnieju. Nieznane osoby lub osoba zniszczyły donice na ulicy Padarewskiego. zostały one ubrudzone farbą. Koszt czyszczenia może wynieść nawet 10 tysięcy złotych. Natalia Siwek, 17-letnia uczennica drugiego L.O. Z Poznania została przyjęta na Harvard. Rozpocznie naukę w tej prestiżowej amerykańskiej uczelni we wrześniu. Natalia jest laureatką sześciu ogólnopolskich olimpiad oraz uczestniczką licealnych mistrzostw świata debat.